Dobry wieczór, jest poniedziałek, 23 kwietnia, Emila Okupska. Zapraszam na pierwszy w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w programie będzie m.in. Blisko 330 zawodników wzięło udział w drugim biegu tkaczy. Tegoroczna edycja odbyła się w godzinach wieczornych. Zgierz to jest miasto tkackie, jak wiadomo, tu cała historia się zaczęła. Domy tkaczy, park kulturowy, miasto tkaczy, więc to nie mogło być inaczej, no to musiało być po prostu bieg tkaczy. A także w sobotę w Ustroniu Kołogrotnik posadzono około 5 tysięcy młodych drzew, by w ten sposób uczcić Światowy Dzień Ziemi. Tę akcję prowadzimy tak naprawdę w PGE Dystrybucja od 5 lat, ale zaczęło się wszystko 15 lat temu, czyli dużo, dużo wcześniej w oddziale zamojskim PGE Dystrybucja. 22 kwietnia przypadał Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Boliwii. Jest ono okazją do rozmowy i przypomnienia sobie o ekologii oraz o tym, co my sami możemy zrobić dla dobra i piękna naszej planety. A tego przykładem jest taka akcja jak Lasy Pełne Energii, projektu realizowanego przez spółkę PGE. Akcja Lasy Pełne Energii jest jednym z projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez grupę PGE. Kierowana jest ona przede wszystkim do społeczności lokalnych, ale także do pracowników spółek oraz ich rodzin. Tę akcję prowadzimy tak naprawdę w PGE Dystrybucja od 5 lat, ale zaczęło się wszystko 15 lat temu, czyli dużo, dużo wcześniej w oddziale zamojskim PGE Dystrybucja. My sami niestety pod linie energetyczne musimy wycinać lasy, w związku z czym podjęliśmy taką inicjatywę kilka lat temu i sadzimy młode lasy. Tutaj posadzimy prawdopodobnie ponad 5 tysięcy sosen. Na tej powierzchni sadzi z nami około 130 osób. Sadzą też dzisiaj energetycy z rodzinami, ponieważ jest to sobota i mogli przyjechać. Jesteśmy z PGE firmy, dokładnie z wszystkich tutaj biur łódzkich, tak? Czyli z Łodzi, z Kościuszki, z Uniwersalu i ze Zgierza. Przyjechaliśmy z dziećmi, z rodzinami, ze znajomymi i żeby miło spędzić czas, no i przyjemne z pożytecznym. To przedsięwzięcie także wspiera budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Uczy młodzież, uczy społeczeństwo, że to, co widzą w lesie, powstaje w wyniku pracy ludzi. Jeżeli zachodzi potrzeba wycięcia drzewostanu, ponieważ był on już dojrzały, sadzimy z powrotem w to miejsce młody las, który za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie spełniał taką samą rolę jak ten drzewostan, który pierwotnie tutaj rósł. Z punktu widzenia ekologii i edukacji jest to bardzo istotna akcja. Super, naprawdę można się świetnie bawić i spędzić miło czas. Pierwszy raz jestem tutaj i bardzo, bardzo fajnie jest. Ciekawie, bo możemy pomóc środowisku. Podczas 15 spotkań uczniowie placówek oświatowych, harcerze oraz energetycy sadzą drzewa na terenach działań spółki PGE Dystrybucja w nadleśnictwach Mielec, Ostrołęka, Tomaszów Lubelski, Rzednia, Radzyń Podlaski, Puławy, Skarżysko Kamienna, Kolumna, Poddębice, Wieluń oraz Grotniki. Jesteśmy w nadleśnictwie Grotniki i to jest teren wytypowany przez leśników. Leśnicy zapewniają powierzchnię do sadzenia, zapewniają sadzonki, my zapewniamy dzieci łącznie z transportem, kiełbaski na ognisko, bo cała akcja kończy się taką przyjemnością też dla dzieci po obowiązku, też przyjemnym, czyli ogniskiem z kiełbaskami. Podczas tegorocznej akcji trwającej przez cały kwiecień pracownicy grupy PGE wraz z rodzinami oraz lokalnymi społecznościami planują posadzenie łącznie 100 tysięcy drzew, aby uczcić w ten sposób stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W czasie Bożego Narodzenia w przedszkolach i szkołach tradycją jest to, że dzieci i młodzież przygotowują przedstawienia jasełkowe. Mniej popularne jest organizowanie spektakli dotyczących zmartwychwstania Chrystusa w okresie wielkanocnym. Wczoraj natomiast w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny dzieci ze szkoły podstawowej nr 12 przygotowały widowisko pod tytułem Moje spotkanie wielkanocne – Misterium. Moje spotkanie wielkanocne – Misterium. Podczas tego przedstawienia dzieci ze szkoły podstawowej nr 12 opowiedziały o spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Spektakl zawierał także przesłanie skierowane szczególnie do młodych ludzi. Żebyśmy tak postępowali, taką drogą szli, by na swojej drodze jak najczęściej spotykać Pana Jezusa. I to właśnie chcemy przekazać wszystkim tym, którzy będą chcieli nas wysłuchać.
To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie zorganizowane przez szkołę. Do tej pory w placówce odbywały się jedynie jasełka. Wydarzenie nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli Ewy Królewiak, Karoliny Wróblewskiej, odpowiedzialnej za oprawę muzyczną, i Pauli Sobczak, która stworzyła dekoracje. Ale przede wszystkim dzieci. Inicjatywy z dzieciakami, z młodzieżą zawsze wszystkie właściwie cieszą. Jeśli ja widzę takich ludzi, którzy są w kościele i przychodzą i chcą coś pokazać, w co sami się angażują, no to jak tego nie chwalić? Toż przecież to najbardziej nas albo rozbawia, albo pozwala wczuć się w całą atmosferę, albo tak jak my kiedyś odczuwaliśmy w tej atmosferze domu rodzinnego prawdy, które były przekazywane, teraz dzieci próbują nam przekazać, dorosłym, to, co oni czują i sami przeżywają. Widowisko spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych parafian. Wcześniej przedstawienie mogli zobaczyć m.in. uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 12 oraz dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego w Zgierzu. Po niedzielnym sukcesie prawdopodobnie spektakl Moje spotkanie wielkanocne Misterium będzie można obejrzeć w innych zgierskich parafiach. Kocham Cię Życie to projekt społeczny realizowany w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnień Historii. To poprzez organizowane w ramach przedsięwzięcia warsztaty w zgierskich szkołach i przedszkolach, wycieczki, konkursy, zajęcia fitness i taneczne promowano zdrowy styl życia wśród dzieci i dorosłych ze Zgierza. W piątek odbyło się podsumowanie inicjatywy. Licealistki swoją przygodę z projektem rozpoczęły w listopadzie zeszłego roku. Wtedy wyznaczyły sobie cele, które musiały zrealizować przez ostatnie kilka miesięcy. W tym czasie przygotowały wiele przedsięwzięć. Dzięki nim mieszkańcy Zgierza mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Przeprowadziłyśmy warsztaty w zgierskich szkołach i przedszkolach, różne quizy, konkursy, prezentacje multimedialne, wycieczkę do tłoczni soków, również bieg, biegaj z Traugutem szybciej z Zgierscy. W tym roku też jest z nami. Podczas gali finałowej, która odbyła się w piątek w Miejskim Ośrodku Kultury, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, zorganizowanego przez zespół projektowy. Udział w nim wzięły przedszkola z terenu Zgierza. Ta młodzież nieustannie nas zaskakuje, zmusza do coraz większego wysiłku, nie daje odpocząć, a ich pomysły, no, powiem szczerze, są rewelacyjne i włączają coraz większą ilość odbiorców, począwszy od tych maluchów, które widzieliśmy na scenie, po osoby starsze. Rewelacyjnie. Tego dnia także nastąpiło podsumowanie wszystkich działań z realizacji inicjatywy. To wydarzenie swoim występem uświetnili wokaliści. Kocham Cię nad życie, w każdą pogodę. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną Twą urodę. Kocham Cię życie, poznawać pragnę Cię, pragnę Cię, pragnę Cię zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Ale także dzieci, które recytowały wiersz napisany specjalnie na potrzeby projektu. A tak to szare mamy ulice, jedzenie faszerowane chemią i nasi bliscy nie dbający o siebie. Zdrowie przemówiło. Wierzycie, ja będę uczył ludzi nowego sposobu na ciebie. Tak by za jakiś czas kochali cię całym sercem. Po części oficjalnej zgromadzeni na gali goście udali się do Galerii Sztuki MOK, by obejrzeć wystawę prac konkursowych. Na wszystkich zgromadzonych czekała jeszcze jedna niespodzianka, a były to mini zajęcia taneczne dla młodzieży. Cieszę się, że możemy dzisiaj tutaj oglądać pracę, a przede wszystkim promować wśród lokalnej społeczności to, co jest najważniejsze, a więc życie. Projektu by nie było, gdyby nie była młodzież zainteresowana, która chce robić coś więcej niż nauka, ale coś więcej również dla miasta i społeczności lokalnej. My natomiast czekamy na kolejne akcje z udziałem uczennic Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Cieszymy się, że jako program lokalny Telewizji Centrum mogliśmy wesprzeć ich działania. Teraz trzymamy kciuki za zespół projektowy, bo już wkrótce wielki finał w Warszawie.
W sobotę zorganizowano po raz drugi bieg tkaczy. Ponad 300 zawodników rywalizowało na dystansie 5 km. Trasy wytyczono m.in. przez miasto Tkaczy, ulicę Dąbrowskiego oraz Park Miejski. Bieg główny odbył się w godzinach wieczornych. Dodatkową atrakcją dla biegaczy była możliwość poznania barwnej historii Zgierza oraz regionalnej rewolucji przemysłowej. Rafał Woźniak. Drugi bieg tkaczy rozpoczął się wyścigami dzieci. Zorganizowano je w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy nie mieli jeszcze ukończonych 3 lat. Jak się biegło? Dobrze. A przygotowywałaś się? Tak. I co robiłaś? Biegałam na boisku. Tak? Po długo? Nie. I przygotowywałaś się jakoś? W pewnym sensie. Czyli co to znaczy? W pewnym sensie, czyli na ogół biegałam. Impreza oprócz sportowego charakteru, czyli biegu na 5 km, miała na celu przybliżenie historii miasta Włókienników. Organizatorzy chcieli pokazać biegaczom, że to tutaj w 1821 roku została podpisana umowa zgierska. Zgierz to jest miasto tkackie, jak wiadomo, tu cała historia się zaczęła. Domy tkaczy, park kulturowy, miasto tkaczy, więc no nie mogło być inaczej, no to musiał być po prostu bieg tkaczy. Można zrobić też coś dla promocji miejsca, a warto to miejsce promować, bo jest to miejsce, gdzie no, trzeba przyjść, trzeba to zobaczyć, więc fajnie, że jest tyle biegaczy, dużo osób z regionu, z Łodzi, także myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na promocję i miasta tkaczy i całego Zgierza. Na starcie stanęło kilkuset zawodników. W 5-kilometrowym biegu najlepszy okazał się Tomasz Osmulski. Rodzinna atmosfera, wspaniała pogoda i niezapomniane emocje to tylko kilka zalet, które przyciągnęły biegaczy na drugi bieg tkaczy. Czy to pierwszy taki bieg? Nie, już biegłem w Konstantynowie 5 km, we Wrocławku 10, w Ozorkowie 25. Bardzo fajny bieg, dobrze zorganizowany, trasa była przyjemna i taka pogoda, wiaterek, więc idealnie. Więc idziemy na żywioł, bez rozgrzewki, bez przygotowania. Imprezę zwieńczyło wręczenie medali wszystkim uczestnikom biegu. Taki start w zawodach nie musi wiązać się ze współzawodnictwem. Niezależnie od dystansu czy rodzaju imprezy, niemal zawsze w stawce znajdą się tacy, którzy biegną przede wszystkim dla przyjemności i możliwości obcowania z innymi biegaczami. Boruta w osłabionym składzie pojechał na mecz do Opoczna. To była trudna przeprawa dla naszych piłkarzy. Zespół Ceramiki broni się przed spadkiem, dlatego za wszelką cenę chciał wygrać to spotkanie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1-1. Remis uratował Patryk Pietrasiak, strzelając gola z rzutu karnego w 94. minucie gry. Na mecz 24. kolejki 4. Ligi Grupy Łódzkiej Boruta Zgierz, białe koszulki, 12. miejsce w tabeli, pojechał do zagrożonej spadkiem Ceramiki Opoczno, miejsce 14. Początek spotkania należy do gospodarzy, oni nadają ton grze. W miarę upływu czasu do głosu dochodzi Boruta, stwarzając groźne sytuacje. Przewaga Ceramiki utrzymuje się i to gospodarze zdobywają prowadzenie w 40. minucie gry. Strzelcem bramki jest Dawid Stańdo. Po zdobyciu bramki Ceramika dalej naciera i gra swoje. Początek drugiej połowy do około 20 minuty meczu to jak zawsze przewaga Boruty i walka o zdobycie wyrównującej bramki.
niestety bez efektu bramkowego. Trzeba jednocześnie powiedzieć, że Boruta do Opoczna pojechał bardzo osłabiony, bez Sebastiana Ceglarza, Rafała Niewiadomskiego, Patryka Rytkowskiego oraz Patryka Sławińskiego. Po tym czasie przewagi Boruty gra się wyrównuje, Ceramika odzyskuje swój rytm gry. Sędzia spotkania przedłuża drugą połowę o 5 minut, obie drużyny grają do końca i gdy już się wydaje gospodarzom, że za kilkadziesiąt sekund odtańczą zwycięską opoczyńską poleczkę, staje się ich obrońcy przykra wpadka, zagranie ręką w polu karnym. Patryk Pietrasiak nie marnuje takiej sytuacji i na 45 sekund przed ostatnim gwizdkiem zdobywa remisową bramkę i jeden punkt. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania sędziowie meczu wybierają Marcina Pękałę. To już druga nominacja Marcina w tej rundzie. Gratulacje, Marcin. Najbliższe spotkanie to mecz na naszym stadionie przy Wschodniej w sobotę 28 kwietnia. Boruta będzie gościł zajmującą 8 miejsce zawsze groźną Omegę Kleszczów. Ostatnie dwa mecze w sezonie 2015-2016 Omega wygrał po 2-1. Czas na zwycięski rewanż i 3 punkty, panowie piłkarze. Po bardzo ciepłym i pięknym weekendzie do Polski nadciągnie zdecydowane załamanie pogody, bowiem dziś znaleźliśmy się na skraju niżu atmosferycznego znad północno-zachodniej Europy. Zapraszam na prognozę pogody na najbliższe 3 dni. Jutro synoptycy zapowiadają do 19 kresek na termometrach, w nocy do 11 stopni Celsjusza. W środę pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, przy czym słupki rtęci wskażą do 22 stopni. Czwartek częściowo słonecznie, z przelotnymi opadami. Termometry pokażą do 18 stopni w dzień i do 6 nocą. Prognozą pogody kończymy pierwsze w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam w środę o 18.30. Zostańcie Państwo z nami, bo już za chwilę relacja z drugiej edycji Biegu Tkaczy. Ja natomiast się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
jest druga edycja biegu tkaczy. To jest 5-kilometrowa historia Zgierza, można powiedzieć, przemysłowego. I w tym roku także dodaliśmy biegi dzieci, przed chwilą była ich dekoracja, także myślę, że jest dość atrakcyjnie. Przygotowania przebiegają w sposób standardowy, czyli przyjechałem i za chwilę biegnę. Rozgrzewka. Rozgrzewka, taka delikatna, spacerek, delikatne rozciąganie, kolanka, kostki, tak i standardowo. I ustawienie aplikacji, żeby zanotować właśnie dokładnie ten wynik. Dokładnie tak. Czy ja tak bardziej rekreacyjnie biegnę, tak? Generalnie są tutaj osoby, już z paru biegów widziałem, że naprawdę te wyniki mają naprawdę dobre. Ja to bardziej tak rekreacyjnie, ale wiadomo, z każdym biegiem chcę lepiej jakby swój wynik wyśrubować, także zobaczymy, jak to będzie. Tak? Myślę, że to coś ciekawego, coś innego, coś nowego przede wszystkim w zakresie biegania. Mamy biegi Lisickiego, mamy inne fajne wydarzenia, chociażby jego osobne Czułętko, ale myślę, że bieg tkaczy, który w tamtym roku zainicjował swoje wydarzenie i pewną historię zaczął tworzyć w naszym mieście, dzisiaj odbywający się po raz drugi już z udziałem dzieciaków i dosyć dużą ilością tych biegaczy od 20, którzy startują. Myślę, że coś fajnego już tam w takich fajnych warunkach, jak miasto tkaczy, w jego otoczeniu, parku. Mi się trasa bardziej podobała, bo biegliśmy trochę też przez park nad rzeczką. Natomiast w tym roku dużo fajniej organizacyjnie, było więcej obstawy, także super. Ja jestem zachwycona. Bardzo przyjemna przygoda. I jest ładniejszy medal. W zeszłym roku była szpuleczka. Medal jest w tym roku taki, a w zeszłym roku była szpulka drewniana. Oryginalna, ale jednak no, fajniejszy. Medal jest przeuroczy, zdecydowanie tak. Ja się śmieję, bo jestem w domu tkacz, więc bieg tkaczy całkiem fajnie się zgrywa. No niesamowite, dawno już nie biegałem wieczorem, wieczorową porą. Klimat naprawdę jest super, rewelacyjny. Druga rzecz to taka, że w Zgierzu dawno nie biegałem, chyba ze 3-4 lata temu, więc super, atmosfera naprawdę niesamowita. Okolica tak samo też naprawdę bardzo ciekawa, interesująca, bo widać, że to są stare zabytkowe domy i pewnie kawał historii tutaj w tym mieście one gdzieś skrywają. A jeżeli chodzi o sam bieg, rewelacyjny, super. Przyjechał tutaj kolega jeden z Polski, który mnie troszeczkę na początku postraszył. Razem biegliśmy dosyć mocno przez 2 pierwsze kilometry, ale po drugim kilometrze na moje szczęście on troszeczkę spuchł i został delikatnie z tyłu. No i co, przebiegłem te 5 kilometrów. Na dużym fanie, na dużym zabawie. Fajnie było. Raz, ale na pewno nie ostatni. Tak. Wiadomo, które miejsce? No, myślę, że gdzieś tak w pierwszej 300. Mam nadzieję.